Robimy wyścig! Moi drodzy, z tej strony Matruner, a tutaj są pochodnie. I moi drodzy, macie dosłownie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę, a ja spróbuję zniszczyć te dwie pochodnie, które mam tam. I zobaczymy, czy wy jesteście szybsi ode mnie. Spróbujemy, deal? Okej, zaczynamy. Uwaga, 3, 2... jeden, lecę! Uwaga, kto będzie szybszy, czy ja, czy wy? Okej, udało mi się, chyba byłem szybszy, takie mam wrażenie. Ale moi drodzy, możecie jeszcze się zrewanżować. Oczywiście możecie zostawić subskrypcję na tym kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. Oczywiście, z dzwonkiem. Także bardzo zachęcam was, żebyście to zrobili. No i moi drodzy, zapraszam was do sklepu matruner.titris.com. Macie tam wszystkie linki w opisie. Zapraszam też na mój drugi kanał, gdzie są różne odcineczki ze Smilem i z różnymi postaciami, więc szybko wbijajcie, naprawdę, naprawdę warto. I co dla mnie najważniejsze, zaczynamy odcinek. Tak jest, słuchajcie, w poprzednim odcinku dowiedziałem się, że chyba Smileslow razem z Lemonką Demonką chyba są razem, nie wiem. Moi drodzy, musicie mi dać znać, napiszcie w komentarzach, słuchajcie, jeśli to prawda, napiszcie prawda. Matruner, masz rację, tak jest. Dobra, ja będę wam bardzo, bardzo wdzięczny za informacje, jakie mi udzielicie, cokolwiek o tej osobie, bo naprawdę nie wiem, kim ona jest, czy ona coś dobrego chce nam zrobić, pokazać. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale patrzcie, tam jakaś świnka chodzi. Właśnie, chcę wam coś pokazać. Patrzcie, tam gdzieś był Smileslow i patrzcie... Tam chyba jest Lemonka Demonka i oni tam chyba rozmawiają, rozumiecie to? Wydaje mi się, że oni prowadzą jakąś konwersację, rozmowę, że tam coś się dzieje. Nie wiem, już taki dłuższy czas tam stoją razem, nie ruszają się. Lemonka Demonka chodzi, patrzcie sobie. Ło, poszła gdzieś. Okej, poszła gdzieś tutaj w tą stronę. Dobra, będzie trzeba popatrzeć, bo Smileslow stoi i po prostu tylko myśli. Nie wiem, nad czym on tam rozmyśla, ale my musimy się dowiedzieć jak najwięcej rzeczy o Lemonce Demonce. Więc szybko zostawiajcie łapkę w górę, oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem, a my lecimy poszukiwać jej. Może gdzieś ona tutaj będzie. Tam są różowe drzwi. Pisaliście mi, żebym wszedł do tych różowych drzwi. Tam jest coś szokującego. Sam do końca nie wiem. Podejrzewam, że wy możecie wiedzieć. Nie wiem, może u Smile'a widzieliście film? Dajcie mi znać, co tam się znajduje. Ja na razie nie będę tutaj nic takiego sprawdzał. Na razie. Później może dowiemy się coś... czegoś więcej na temat tej Lemonki Demonki. Tylko gdzie ona może być? Ona gdzieś tutaj na tej posiadłości pewnie jest. O, dobra, ej, owieczka tam se chodzi? A, bo to jest, już tu tam góra jest, okej. Diamenty, wszystko jest. Dobra, wiecie co, mi by się przydał w ogóle kilof zrobić jakiś, nie wiem, pokopać tutaj te rzeczy. Może to jest dobry deal, ale nie wiem, na razie musimy odnaleźć Lemonkę Demonkę. Smileslow sobie tam stoi, biedny taki, okej. Nie wiem, ona była na dole, może po prostu pójdę na sam dół, tam sprawdzę, co się dzieje. Okej, tutaj nie, tam jeszcze niżej dam radę zejść. Nie, to już się kończą schody, okej, ale idziemy teraz tutaj. Patrzcie, ile diaksów! Ja bym chciał mieć tyle diamentów, co tutaj jest w tym budynku. Dobra, ten command block. Zobaczcie, jesteśmy na samym dole przy głównym idzie Lemonka Demonka, weszła, widzieliście to? Ej, ona wchodzi i sprawdza coś. Ty, ona wydaje się całkiem nie być jakaś groźna, nie wygląda jakoś potężnie groźnie. O, patrzcie, przeszła tutaj koło mnie! Dosłownie 2 metry. Czekaj, ja będę sprawdzał, co ona robi. Ej, co ona tam robi? Czy ona doniczkę posadziła? Ale bez kwiatka? Lol, dziwne. Nie wiem, o kurczę, tam już stoi. Okej, też doniczkę? Nie gadaj, że ona tutaj przemeblowanie jakieś robi. Ej, ona same doniczki bez kwiatków wsadza. Lol. Dziwne, mega dziwne. Patrzcie tutaj. Ale klika jakby kwiatkiem, ale to nic nie widać. Mega dziwne. Czekaj. O, czy ona tutaj gdzieś weszła? Ej, chyba zeskoczyła na dół. Albo po schodach zeszła, już sam nie wiem do końca. Będę musiał to sprawdzić. Na dole nie ma jej. Okej. Tutaj może na podwórek weszła. Jest, patrzcie przy tych. Patrzcie, trzyma kwiatka. Posadziła go i co? Nie ma go tam?
dziwne. Czekaj, ja bym to musiał sprawdzić, wiecie co? Muszę to sprawdzić. Czekaj, patrzcie, nie mam tutaj żadnego kwiatka ani nic, patrz. Pojawił się! Ty, one są jakieś zaczarowane. Zaczarowane albo magiczne, nie wiem, co ona z nimi robi, ale one są jakieś niewidzialne, ty. Niewidzialne kwiaty potrafi sadzić. Rozumiecie to? Dobra, ja chyba będę musiał... Jestem za blisko niej! Dobra, czekaj! Tak się za bardzo, za blisko zbliżyłem do niej. Trzeba sprawdzić, gdzie ona poszła. Tam chyba, albo tu w prawo. Albo po schodach na górę! Już sam do końca nie wiem, czekaj, trzeba tu sprawdzić. Może na dół weszła? Ty, zgubiłem demonkę w domu! O, kurczę. Słuchajcie, musicie mi coś powiedzieć, czy Smile to jest dziewczyna Smile'a, czy oni razem, nie wiem, romansują? Jest tutaj, widzę, patrzcie, mam ją! Widzę, jednak ona poszła na górę, teraz w prawo, zastanawiała się, czy pójść prosto, w lewo, czy w prawo, wybrała jednak w stronę głównego wejścia. Czy ona robi znowu tutaj przejście w tą stronę? Znowu tak samo idzie na początku. Ej, ona się dziwnie trochę zachowuje. Ty, od razu będę mógł sprawdzić, czy te kwiatki są widzialne. Ty, te kwiatki są niewidzialne. Dopiero jak ja ją biorę. Ej, to ona może jakiś szyfr tutaj dawać. Ja jej do końca bym tak nie wierzył. Rozumiecie to? Nie wierzyłbym. Patrzcie, zastanawia się, lewo, prawo, lewo, prawo. Nie gadaj, że znowu tą samą drogą idzie. Okej, ja poprawię te kwiatki za nią. Okej. I znowu na dół? Ty, ona krąży w tą samą, cały czas tak samo, nie, żeby tylko mnie nie zauważyła. Krąży wokół całego budynku. Nie wiem, oj, dobra. I znowu tam kwiatka sadzi, ty, dziwna sprawa. Dobra, lecimy cały czas za nią i po prostu wiem, że na pewno uda mi się coś ustalić, co ona tu kombinuje. Którą stronę poszła? Nie gadaj, że tym samym stronę. Nie, teraz tam bardziej, patrzcie, przy ogniu. To tutaj gdzie? Zostałem zjedzony przez Lemon Demona, pamiętacie tą akcję? Jak on tutaj rozstawił cały stół, żebym tylko mnie zjeść. Lemonka Demonka weszła do tamtego pomieszczenia. Już jest tak blisko, co ona tam kombinuje? Nie wiem, moi drodzy, może coś wiecie na ten temat? Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, oczywiście z dzwoneczkiem, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Czy wy... Widzicie, co za mną idzie? O, czy to przypadkiem nie jest Lemon Demon? Nie, uciekaj, dziadu jeden! Nie, złote jabłuszko, szybko, bo nie mam sprinta. Uciekać, uciekać, gazu! Biegnie za mną, biegnie tutaj Lemon Demon! Nie. Czy to jest jej chłopak, czy Smyslow odbił mu dziewczynę? Nie mam pojęcia. Ej, pój, biegnie tutaj znowu za mną! Dobra, szybko! Gazu! Okej, co on robi? Patrzcie, niszczy wszystko! Wkurzony jakiś jest! Dobra, czekaj, może na górę tutaj po prostu ucieknę? O nie! Po prostu cały czas za mną goni. Według mnie... O nie, tutaj, czy tu się kończy już wejście? Na samą górę. Tak. Jest. Chyba go zgubiłem, powiem wam szczerze. Tak mi się wydaje. Już tutaj po schodach nie idzie. Tak mi się wydaje. Czy on... Nie, on niszczy tutaj schody. O nie, spadłem na sam dół. Ratunku. O, dobra, muszę lecieć, tu jest przy mnie praktycznie, dobra, w tą stronę, wiecie co, ja muszę się gdzieś schować, bardzo dobrej miejscówce, czekaj, może tu po prawej stronie, za tym kwiatkiem, myślicie, że to będzie dobry deal? Patrzcie, okej, schowam się, jestem tulipanem, nie, różą. Mówcie do mnie, pan Róża. Okej, jestem schowany, tylko Lemona Demona nigdzie nie ma, a co to w ogóle tyle tu o nie, schowany, czy on mnie widzi? Nie! Ty! Uciekł! Okej! No to najsik! Nie może mnie widzieć. Dobra, poszedł sobie! Nice! Jestem uratowany! Słuchajcie! Idę, gdzie ja w ogóle widziałem Smile'a, pamiętacie? Na podwórku był, na zewnątrz, tam przy fontannach, więc chyba tam będę musiał się udać, może tam dalej gdzieś chodzi Smile, może powie mi coś więcej na temat tych postaci, tych lemonek, demonek, na temat Lemona Demona, może on cokolwiek wie. Słuchajcie, lecimy tam, może on gdzieś tutaj jest, czekaj. Smile, widziałem cię tutaj przy fontannach, gdzie jesteś? Nie ma nigdzie. Mam nadzieję, że Lemon Demon nigdzie się tutaj gdzieś też nie czai. Smyslow! Nie ma go.
Mój przyjaciel się gdzieś schował, słuchajcie, może on, nie wiem, w chowanego się chce bawić. Ale co łączy go z Lemonką Demonką? Kim oni są dla siebie? Smajslu, gdzie jesteś? Smajslu! Gdzie jesteś? No, widziałem cię tu. Może gdzieś w tym labiryncie? Tuner, nie wiem. Ciszej, słyszę cię. Co jest? Lemon Demon szuka mnie. Tu jest Lemon. O, siema, Smile. Jaki Lemon Demon? O co chodzi? On się dowiedział, że ja jestem z jego siostrą. Jego siostrą? To jest jego siostra? Ciszej, nie krzycz tak, on tu gdzieś jest. O nie, nie gadaj, błagam cię. Czy ty naprawdę jesteś z jego siostrą? No ja się przyjaźnię, w sensie, no, tego, bara mi, no, nie, nieważne. Nie, ja nie mogę w to uwierzyć, Smile. Szybko stąd. Czy ty takie pokażę rzeczy... ci coś. Widziałeś domek taki jej? Mogę cię oprowadzić o nim. Pokaż, ja bym z chęcią to sprawdził, tylko musisz mi powiedzieć, czy coś więcej wiesz na temat... Na temat Lemona Demona, czy coś wiesz na ten jego temat? Tak, mam jedną rzecz, Lemon Demonka, ta siostra, widziałeś ją czy nie? No, widziałem i widziałem was, co wy robiliście w tym pokoju jednym. Smile, to było okropne. Ja to nagrałem nawet film o tym, więc Smile, lepiej wiesz co, lepiej żebyś miał dobre wytłumaczenie, o nie, co tu tylko się dzieje. Nie to... Słuchaj, no tutaj, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale z Lemon Demonka mnie zmusiła do wszystkiego, ona mnie zmusiła. Ale to wy jesteście razem cały czas, no, tak że jak, chodzicie tak za jakby, rękę, tak całujecie jakby, się? Tak jakby, okropieństwo, kolego, słuchaj, no. Słuchaj, bo ona... I serduszka nawet jej robisz? Co? Czy ty... To ona. To ona ja zrobiła jeszcze ani serduszko. Razu wow. Nie wysłałem, to ona wysyła. Ja pływam, Smajslo! Ja pływam pod wodą! Chodź, nie byłeś... Okay. Skup no, się. Pierwszy raz jestem. Patrz, no, dobra. Tu my leżeli, widziałeś to? Co to jest? Tu my leżeli? Uczte przyszykowane. Co to za łoże jakieś? No, tutaj widzisz, na plaży się ładnie, elegancko. Dobra, ja widzisz, nie wnikam. Widzisz, tutaj leżeliśmy sobie. Tutaj, blisko tak, mnie. Pięknie. Jak na tu leżako, mnie później poszliśmy pływać. Co? Napisała taką tablicę. Masz strój kąpielowy? Ja patrz, też patrz, nie, więc idę. Patrz to, co napisała tutaj. Żartowałam, mam strój, ale możesz bez ubrań? Widzisz, Smajs, to jest... Bez ubrań. Weź, to jest okropne, weź, o czym ty gadasz, Nie. Weź sobie, masz tutaj trzcinkę cukrową, możesz sobie zjeść, proszę bardzo. Przestań go z ryżem masz tutaj, możesz z ryżem. No, ale patrz tu, to jest jej chata, nie wiem, czy cię mogę do niej wprowadzić. Co? Generalnie. Tam jest jej domek? Ej, dobra, to ja tam lecę, słuchajcie. Ona tam, nie leć tam, bo ona mnie dobije. Biegnie tam, Smajslo, chodzimy. Jaki budynek! Oh my god, czekaj, masz coś do jedzenia, chłopie, bo ja jestem głodny. Inus. Czekaj, ja też zrobię, pa. Pyk! No nie! Zabrałeś w tym momencie, kiedy ja spadałem, rozumiesz to? Idealnie tak, ja w tym momencie. Patrz, widzisz, jak ty się trzęsiesz w tej wodzie, zimna chyba, co? No, lodowana. Ja na łeb rozlałem tej Lemon Demonce, jak ona spała, nie? Na plaży. Opalała się, nie? Podszedłem na łeb i wylałem to wiadro wody zimnej, ona wkurzona. A Smajslo, a co byś zrobił teraz, jakby, nie wiem, Lemon Demon tutaj przyszedł? Albo Lemonka Demonka. Uciekał, no. Uciekał w nogi. Ale to są, kurczę, naprawdę straszne woda postacie. Woda mi znika z wiadra, co jest? Wyparowała mi. Pusty wiadro jak mam, ja nie mam wody. Nie, nigdzie nie wylałeś, na pewno masz, a klikniesz. No nie mam wody, nie mam, klikam, no widzisz? Lipa. Ja nic nie robiłem, znikła, sama wyparowała, może dobra, dlatego, że mam 30 stopni na dworze. Okej. Smajslo, chodź, podejdziemy bliżej. Zobaczymy, nie, lepiej, coś tam... Ja pierwszy może podejdę. A ty były... A coś ona tam w środku jest, bo ja nie wiem, czy ona tam jest. To może jej kwiatka dasz, trzymaj, zobacz, masz tutaj tulipana, dawaj, ja tulipana mam lepsze, jej daj. Ja mam lepsze, patrz to. Ty, ja Smaj, taki, o, mlecz. Ale powiedz mi jedną rzecz. Co to jest, mleczyk? Tak. Patrz, była tam! Co? Tam była Lemonka Demonka! Chodź, coś? Chodź, zobaczymy przez okno czy coś. Może da radę podglądać, ej. Wow! Lemon Demonko, podglądamy? Podglądacz. Okej. To było fajnie, ja bym podglądał Lemon Demonkę. Nie! Czekaj, postaćmy się. Ej, będziemy ją podglądać. Chodzi tam, widzę ją. Patrz, obraca się. Czekaj, bo ja nie mam tutaj wejścia. Czekaj. Słuchajcie,
jeśli dobijecie pod tym filmem tak z 6-7 tysięcy łapek w górę, to w następnym odcinku będziemy podglądać Lemonkę Demonkę, co ona robi. Ja podglądałem Lemon Demonkę. Co ty myślisz? To jest dobry pomysł? Normalnie. No maje okay. Dwa filmy z tego nagramy. Podglądamy Lemon Demonkę, co ona robi. Tak jest. Ja pójdę podglądać, bym to, nie ja bym to sprawdził, ale ja lepiej... Ja do takiego pomieszczenia poszedł, wiesz, jednego, nie? Dobra. Dobra, ej, wiecie co? W takim razie smile slow. Chodź, obejdziemy dookoła ten budynek, sprawdzimy, czy coś jeszcze jest, czy da rady jakoś tu wejść od drugiej strony. No nie, tutaj są okna, ale bardzo wysoko. I czekaj, tutaj jest wejście. Chodź, zobaczymy przez drzwi. No tak, no tam mamy wejście, ja wiem, gdzie jest wejście, ale ja się boję tam chodzić, bo ona tam może by... No, ta nam jest. To jest mój domek, teraz jest nasz. Smile slow! Czy to wasz domek? Czy o czymś chcesz mi powiedzieć? Tak mi napisała, ona mi tutaj wyszła, jest... Demonka! Ona tutaj szła do wejścia? Czekaj, nie ja wiem. Się lepiej odsunę, ty sobie stój! Ja się schowam chyba. No, nie, ty się idzie schowaj, tu! Ona mnie... Idzie przed do drzwi, wychodzi w domku! Nie, uciekaj, Matuner. Nie, była tam przez moment. My slow! Tutaj stoi! Patrz! Idzie do demonko, ciebie! Nie, co masz oni tutaj, robią? Koteczku. Ja muszę to sprawdzić. Masz tutaj kwiateczka. O, serduszka wysyła. Patrzcie, jak My slow się do niej odzywa, koteczku! Ona serduszko mu wysyła. Dzisiaj? Co robiła? Idziemy popływać na plażę? Muszę posłuchać. I podchodź! Nie podchodź! Chodź, demonko. Leżę. Czemu ja mam nie podchodzić? Dobra, widzicie, idziemy co oni środka, robią? Chodź. Patrzcie! Weszli do budynku. Tu jest podglądywacz. Weź zasłoń tą. Okej. Chowam się. Dobra, podglądywacz jest? Dobra, nieważne. Chodź do środka, pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału, oczywiście z dzwoneczkiem. Zapraszam was również na mój drugi kanał, Matruner.pl Games. Macie linki w opisie. Zapraszam do sklepu oraz na Instagrama. Moi drodzy, co jest bardzo ważne, subik z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. A jeśli dobijecie pod tym filmem 7 albo 8 tysięcy łapek w górę, to w następnym odcinku dowiemy się, co Lemonka Demonka robi może ze Smilem w tym budynku. Więc szybko zostawiajcie i zobaczymy, co będzie się działo w kolejnych filmach. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się, pa!